Witamy Was w nowej siedzibie projektu Masaż. Dzisiaj mamy dla Was kolejny odcinek po krótkiej przerwie Biblioteczki Masażysty. Powiemy sobie o czymś dzisiaj, czego jeszcze nie było, bo było już kilka książek, ale nigdy jeszcze nie mówiliśmy o Atlasie Anatomii Człowieka. I dzisiaj będziemy mieli pierwszy taki atlas, będziemy go dla Was recenzować. A więc mityczny Prometeusz. Każdy słyszał, a tak naprawdę mało kto miał w rękach, mało kto się z niego uczył i przeglądał. Przynajmniej z masażystów i fizjoterapeutów. Mamy trzy części. Tom pierwszy, anatomia ogólna i układ mięśniowo-szkieletowy, czyli to, co każdy masażysta czy fizjoterapeuta twierdzi, że jest tylko to dla niego ważne. Tom drugi, szyja i narządy wewnętrzne. Trzeci tom, głowa i neuroanatomia. Łącznie ponad 1300 stron A4 potężnej wiedzy i mega fajnych, kolorowych, dużych, porządnie wykonanych rysunków. Jak już wspomniałem, rysinki naprawdę duże, kolorowe, bardzo ładne. Bardzo dużo też jest tutaj tekstu, także nie jest to atlas, tylko taki w cudzysłowie obrazkowy. Ale poza opisami jakby tylko struktur omawianych na poszczególnych stronach mamy też dużo takich klinicznych perełek. Mamy też fajne opisy biomechaniki oraz częściowo radiologię struktur omawianych w tym atlasie. Poza tym znajdziemy tutaj także wstępy do takich działów jak ortopedia czy neurologia. Znajdziemy bardzo fajne zestawienia, na przykład przeglądy czynności mięśni już fajnie posegregowane, na przykład od razu w jednej tabelce na zakresy ruchu czy unerwienie, z jakiego segmentu, to z czym pamiętam, że ja zawsze miałem problem, żeby to wyłuskać z różnych książek, a tutaj po prostu na koniec rozdziału mamy takie fajne tabelki, z których możemy się od razu uczyć. Wszystko słodko, ale musiałem znaleźć również jakiś minus tej książki, do czegoś się przyczepić. Otóż minusem jak dla mnie jest właściwie brak polskiej nomenklatury. Miałem taką cichą nadzieję, że tutaj akurat to znajdę. W opisach do wszystkich struktur anatomicznych niestety mamy tylko łacinę. Fajnie by było, jakby gdzieś tam w nawiasie też pojawiały się polskie nazwy. No i właściwie to z minusów to wszystko. Kolejnym takim, mogłoby się wydawać minusem, jest cena, która na początku może się, zwłaszcza dla studentów pierwszego roku, wydawać nieco zaporowa. Jest to chyba faktycznie najdroższy dostępny na rynku atlas. Ale powinniśmy to raczej traktować jako inwestycję, dlatego że nie jest to książka, którą kupujemy sobie, przeczytamy raz, odstawiamy na półkę i do niej nie wracamy. Na pewno będzie nam towarzyszyć przez cały okres nauki takiej akademickiej. No i na pewno będziemy do niego wracać, dobrze by było do niego wracać praktycznie każdego dnia naszej już pracy z pacjentami, przypominać sobie cały czas tą anatomię, bo jednak jest to podstawa pracy z ciałem. Podsumowując, wszystkie wymienione przeze mnie plusy stanowczo przygniatają jedyny niewielki minus. 1300 stron wiedzy, która będzie Wam towarzyszyła przez cały okres studiów, a potem cały okres pracy z Waszymi pacjentami. Także mam nadzieję, że będziecie brali to pod uwagę podczas wyboru swojego atlasu anatomii. Cześć!